Patryk Kuś, jestem tutaj po to, aby opowiedzieć o projekcie obywatelskim, który zgłosiłem do budżetu obywatelskiego, czyli wiacie grillowej nad wieprzem. Jesteśmy w takim pochmurnym dniu tutaj, który na pewno nie sprzyja grillowaniu, ale myślę, że nad wiatą było już by lepiej, czyli mielibyśmy dach, nad którym moglibyśmy sobie usiąść i rozpalić czy to ognisko, czy grilla razem z przyjaciółmi. Dlatego też zachęcam wszystkich do tego, aby zagłosować na ten projekt. Projekt, który na pewno stworzy świetne miejsce spotkań dla wielu zarówno młodych osób, jak i rodzin z dziećmi, czy też osób starszych. Wiadomo, dużo osób chodzi nad wieprz. Myślę, że to będzie miłe, jeżeli będziemy mieli tam też gdzie usiąść. Także proszę o głos. Głosowanie odbędzie się 11 lutego w Urzędzie Miasta Lubartów. Głosować może każda osoba mająca od 16 lat w górę, zamieszkująca na terenie Lubartowa. Głos na wiatę to jest projekt numer 13. Wystarczy zaznaczyć X i razem to stwórzmy. Zachęcam także Państwa do udziału w drugim projekcie. Drugi projekt, Lart Festival. Na pewno nie będzie taka deszczowa pogoda, tylko będzie słonecznie. Dużo artystów w tym roku. Myślę, że zdobędziemy całe miasto i zapełnimy je sztuką. To tylko zależy od Państwa, czy zechcecie wesprzeć tą ideę. Mam nadzieję, że tak. Głosujcie na projekt numer 3 Lart Festival w budżecie obywatelskim 11 lutego od 8 do 20. Serdecznie zapraszam na głosowanie w budżecie, jak i proszę o głos.